Cześć, z tej strony Kusi, w tym filmie sprawdzę, jak Realme GT Neo 2 sprawdza się w Pokémon GO. Zapraszam do oglądania. Ten oto Realme GT Neo 2 jest smartfonem ze średniej półki, ale ma funkcjonalność flagowca, to znaczy, że w średniej cenie dostaniemy bardzo dobre parametry, ale póki co weźmy sobie to załączone w pudełku etui, żeby nie porysować nowego telefonu. I pierwsza rzecz, która mi się podoba, czytnik odcisku palca w ekranie. I mały disclaimer, zanim zaczniemy, częstotliwość odświeżenia ekranu w tym telefonie to 120 Hz, ale ja nagrywam ten film w 60 klatkach, więc ten film nie oddaje w pełni tej płynności, jaką uzyskujemy na ekranie. Zacznijmy sobie od wykucia jajeczka siódmeczki. Nie przycinam tego, żebyście mogli zobaczyć i samodzielnie ocenić płynność animacji, jak Wam się podoba. Czy stwierdzacie jakieś ścinki, czy nie? Ocencie to sobie sami, wykluj się czynczał i teraz sobie zróbmy coś takiego jak może wstawienie poczka do gyma. O, nawet jest miejsce, słuchajcie, w gymie. To wstawimy sobie Blissey, tak żeby ją trudno się zbijało i długo. Zobaczmy sobie też ekran łapania. Tutaj dwa Pikachu się zrespiły, wow. Zbieg okoliczności. Okej. Nie wszedł grejcik, ale rzuca się przyjemnie. Okej, złapię sobie jeszcze tego drugiego Pikachu i podejdę do tego następnego gyma, bo w nim chyba też było miejsce wolne jakieś. Malinka, Great Ball i rzucamy sobie. Coś mi dzisiaj to rzucanie nie idzie. Słuchajcie, Realme GT Neo 2 jest nazywany mistrzem średniej półki, ponieważ jest on na średniej półce cenowej, ale nie jest na średniej półce jakościowej, tylko na tej podzespoły ma jak w smartfonach z wyższej półki. Tutaj też sobie wstawimy Blissey, jak można, można. Jak miło, dzisiaj kurczę było miejsce w gymach dla mnie specjalnie, czekały na mnie te miejsca chyba, co? I słuchajcie, ten telefon jest dostępny w Polsce w dwóch wariantach. 8 GB RAM, 128 pamięci wewnętrznej, 12 GB RAM, 256 pamięci wewnętrznej i ja mam ten lepszy. 12 GB RAM, słuchajcie, to niektórzy mają w komputerach 16. Co to się porobiło, że takie potężne smartfony teraz robią? Nieźle, co? Dostępny jest ten telefon w trzech kolorach. Najbardziej wyróżnia się taki nowoczesny design Neo Green. Ładne plecki, rzuca się w oczy, przyciąga wzrok. Jest także Neo Blue i klasyczny Neo Black. I teraz Wam pokazuję z kamery z ręki, kręcone w 60 klatkach, jak sobie gram w poczki, żeby pokazać Wam ekran, jakość ekranu. Mam nadzieję, że film to chociaż trochę oddaje, bo jest to Super AMOLED 120 Hz. Najlepszy ekran wśród urządzeń ze swojej półki cenowej. 1300 nitów. Jest jasny jak 150, można grać nawet w słoneczny dzień. Wiem, że teraz nam to nie grozi, zwłaszcza tutaj w pochmurnym Szczecinie, ale jak przyjdą może trochę bardziej słoneczne dni, na przykład zimą i będzie słońce walić i odbijać jeszcze od tego śniegu i razić po oczach, to taki mocno jasny ekran przydaje się niebywale. Każdy gracz Pokémon GO wie, o co mi chodzi, no bo jak ktoś jest takim graczem mobilnym, że w domu sobie siedzi i gra tam Fortnite albo coś, no to trochę co innego niż jak trzeba wychodzić na zewnątrz, słońce wali ci w ekran, a ty musisz coś tam zobaczyć. No to tutaj przy tej jasności myślę, że nie będzie najmniejszych problemów, bo jest to dużo wyższa jasność ekranu niż standardowo w telefonach się daje. No i też ten ekran wspiera HDR10+, więc są ładne kolorki, na przykład jak się ogląda Netflixa. Jest chroniony szkłem Gorilla Glass 5, także teraz, żeby to zademonstrować, jak wytrzymały jest ten Gorilla Glass, rzucę nim o ziemię. Nie, żartuję, tak naprawdę nie rzucę, bo szkoda trochę telefonu, ale Gorilla Glass 5, jak coś, nie? O, teraz mi się dopiero wyświetliły nagrody za ten tydzień. 36 km. No to się nie postarałem, słuchajcie. Ale to nic, jedno jajko. No to już wiem, co mogę sobie wstawić. Ciach, darmowy inkubator. Uwielbiam tego Pokestopa. Merry Crisis and a Happy New Fear. Źle ktoś napisał, tam jest Fear, a nie Year. To tak bardzo pasuje do obecnych czasów. A to graffiti to było rysowane ponad 10 lat temu. Zawalczmy sobie z zespołem R. Miałem jeszcze na tym telefonie ustawionej mojej ulubionej drużyny. Pora to nadrobić, słuchajcie, bo ja zazwyczaj lubię wchodzić ekskadrilem. Nawet mam takiego Lucky, jak widzicie, Lucario oczywiście. O, jeszcze mi się nie zdążyły wszystkie Pokémony załadować, bo dopiero dzisiaj, chwilę temu instalowałem Poxy. I Melmetal, koniecznie. Zobaczymy sobie płynność w walkach. Dobra, wejdźmy sobie może... Na pewno nie Lucario, bo jest nieefektywny, brawo Kushi. Ale dobra, niech będzie ten Lucario, bo robimy para punche, to już się go powzmacnia na kolejne poczki. Dobra, zmieniłem sobie na Melmetala i teraz sami ocencie, co sądzicie o tej płynności systemu walki. Ja nie mam żadnych problemów, żeby zrobić excellenta. Wygląda to całkiem nieźle. O, akurat miałem tego questa, żeby pokonać Team Go Rocket. Shadow Snubbull. Pokémon, który już był zły, sądząc po jego minie. Teraz jest jeszcze bardziej zły, od kiedy służy zespołowi Rakieta. W sumie jakby tak tłumaczyli wszystkie nazwy własne, to było jeszcze fajniej, co? W boksach. Co myślicie o tym? Jakby przetłumaczyli Team Rocket na zespół Rakieta. Elon Musk powinien być szefem zespołu Rakieta. Albo Jeff Bezos. On bardziej wygląda jak taki super złoczyńca.
Friendy. Wyślij 10 giftów do friendów. A, mam tego questa jeszcze, słuchajcie. No to świetny moment, żeby sprawdzić system friendów i jego płynność. Akceptujemy oczywiście tych wszystkich, którzy zarejestrowali się z mojego reflinka, bo będą dla nich i dla mnie nagrody do odebrania, darmowe super inkubatory. Czemu nie? Jestem, no tak. Poke Kushifan. O, twój nick mi się podoba, byczku. Gucio 36 GB. 36 GB, chłopie? To zrób sobie update do Realme GT Neo 2. Będziesz miał 256 GB, a nie 36. Gucio. Co, lecimy z otwieraniem giftu. Pamiętajcie, że jak pierwszy raz się instaluje Pokémon Go, no to troszkę się wczytują te wszystkie obrazki, animacje, no bo muszą się zaciągnąć z serwera. Ale na ten moment powiem wam, że płynność wygląda całkiem nieźle. Przesuwamy sobie w prawo. Tutaj nie mam gifta od Robsona. Oj, Robson. O, jaki ładny ten Dedenne jest. Śliczny. Czy to jest moja ulubiona kopia Pikachu? Chyba nie. Chyba bym powiedział, że Pachirisu albo Mimikyu. To jest moja ulubiona, ulubiony taki, wiecie, rip-off Pikachu. Ale Dedenne też jest cute. Tak jak widzicie, animacja otwierania, nie ma problemu, wszystko chodzi ładnie. Jestem na tak. Hej, któryś etap któregoś questa zrobiłem. O, Finding Your Voice. I tutaj mamy Pokemona Monferno. Ale fajnie. Masz tu, byczku. Na Chambo. Oj, wyskakuje. Dobra, damy mu malinkę. Ale fajnie się rzuca ekscelenty w niego. Fajno, fajno. I jeszcze w tym etapie mamy 1000 dustu, 1000 expa i jeszcze jednego poczka. Jakim jest? Param, pam, pam, pam. Hurry up! O, ten to kawał byka. Dobra, uść. A, tuż dosłownie, tam kurczę milimetr spudłowałem tego ekscelenta. Dobra, zakręćmy teraz porządnie. O, no teraz lepiej, tak to można rzucać. Na Hariamie to nawet w sumie może sprawdzę IV, bo czemu nie? Piętnacha. Lol, teraz mam questa, zrób ileś tam dustą? A, to jest ten etap. To jest oryginalnie quest na Meloetę. Nie spieszyłem się z tym questem, bo i tak nie dostanę Meloety, bo już ją dostałem na GoFestie, więc to jest taki bonusowy dla mnie questik. Jako gracze na pewno wiecie, że dobry telefon gamingowy powinien mieć przede wszystkim mocny procesor. A ten jegomość ma Snapdragona 875G, osiągający taktowanie do 3,2 GHz, co daje mu moc porównywalną do flagowców. Posiada autorski system chłodzenia Stainless Steel Vapor Cooling Plus z komorą parową. Także dzięki tej komorze parowej idealnie oddaje ciepło, nie przegrzewa się, możesz grać godzinami, byczku. I tak ci się telefon nie przegrzeje. A jest to realny problem, bo teraz wujek Kusi wam opowie dwie historie ze swojego życia. Pierwsza historia, jak byłem w Stanach łapać Taurosy, to już było x lat temu. Wtedy myślałem, że w miarę dobry telefon, nie będę mówił jakiej firmy, ale no mówili, że jest dobry, tak? Jak go kupowałem. A potem przyleciałem do New Jersey i akurat tak się złożyło, że było tam chyba 33 stopnie w cieniu, nie? Celsjusza. No i w tym momencie zaczął się problem, bo połapałem 2-3 Taurosy i już mi się tak telefon przegrzewał, że musiałem wchodzić do apteki takiej. Tam w Stanach są takie duże apteki i to była taka też połączona jakby z sklepem takim kosmetycznym, ale tam były też takie lodówki z lekami i wkładałem tam ten telefon do takiej po prostu zamrażarki. Na parę minut tam udawałem, że chcę coś kupić w tym sklepie i potem wyciągałem, żeby mi się schłodził. Z Realme GT Neo 2. No nie będziecie mieć tego problemu. Ale w Polsce też się zdarzają temperatury powyżej 30 stopni latem, także to jest realny problem. Przynajmniej takich graczy jak ty i ja, czyli graczy takich, co wychodzą z domu z telefonem pograć. Kolejna zaleta Realme GT Neo 2 to jest szybkie ładowanie. Ładowarka ma 65 W, a bateria ma pojemność 5000 mAh. Nie muszę chyba mówić graczom Pokémon Go, że dobra bateria to jest podstawa. 5000 mAh, myślę, że to jest optymalna ilość dla graczy Pokémonów, którzy wychodzą nieraz na parę godzin pograć w poksy. I to szybkie ładowanie, które umożliwia wam naładowanie telefonu w 30 minut do pełna, jest idealne, kiedy, no nie wiem, na przykład wracacie ze szkoły do domu albo z pracy, telefon rozładowany, a za pół godziny chcecie wyjść na poki, no to szybkie ładowanko, ciach, no i jazda. I można grać całe popołudnie, nie martwiąc się o taszczenie powerbanków. Słucham się trochę pod daszkiem, zaczęło troszkę padać, słuchajcie. Widzę, że nie jestem tutaj sam. Nie ja jeden wpadłem na ten pomysł. Cześć, kocie. Szkoda, że jestem uczulony na koty. Mam nadzieję, że koty nie są uczulone na mnie. Mogę ci coś opowiedzieć o tym telefonie? Czy wiesz, że on ma tylko 189 gramów i 8,4 mm grubości? Czyli to jest bardzo smukły i bardzo lekki telefon. Czy wiedziałeś o tym fakcie? Czy wiedziałeś o tym? Natomiast jeśli chodzi o aparat, słuchajcie, bardzo ważna sytuacja. Gracze Pokémon Go zawsze chcą wiedzieć, czy jest AR+. Bo jest coś takiego jak usługi Google Play dla AR.
Teraz jeszcze tego nie mogę znaleźć, ale ja to nagrywam ponad tydzień przed premierą, także domyślam się, że tak jak było w przypadku wcześniejszych Realme, które miałem, czyli Realme 7, Realme 8, po prostu to zostanie dodane w okolicach premiery. Te usługi Google dla AR, które są wymagane po prostu do tego, żeby mieć AR Plusa w Pokémon Go i robić zdjęcia Pokémonom w tym takim 3D, że możesz obchodzić je dookoła, kręcić nimi i tak dalej. Fajne efekty z tego wychodzą. Także wszystkie Realme, które miałem do tej pory, one wspierają to. Także myślę, że tutaj na pewno też zostanie dodany ten AR Core w momencie premiery telefonu do ściągnięcia na sklepie Play. A sam sobie aparat główny ma 64 megapiksele, drugi ma 8 megapikseli szerokokątny i jest jeszcze 2-megapikselowy aparat makro, a przedni 16 megapikseli, także full service, jak tu widzicie, jest taka wysepka z tymi aparatami. W linku znajdziecie opisy, gdzie można kupić Realme GT Neo 2 polskiej dystrybucji. Obczajcie sobie te linki koniecznie. I ogółem podsumowując moje wrażenia, nie miałem nigdy lepszego telefonu do Pokémon Go. Jest wszystko co trzeba. Bardzo potężny Snapdragon, 12 GB RAM-u, duża bateria, bardzo szybkie ładowanie, zdjęcia w AR Plusie, no czyli po prostu to wszystko co gracz Pokémon Go chce mieć w telefonie, no to jest. No jeszcze oczywiście wsparcie 5G. W momencie jak wejdzie 5G u Was w miastach, a może już weszło w Waszej sieci, no to oczywiście te szybsze ładowanie gry też odgrywa bardzo dużą rolę w Pokémon Go, żeby nie mieć na przykład lagów. Czy nawet w Pokémon Unite też przecież ping jest bardzo ważny. Także jak dla mnie, bardzo, bardzo dobry telefon. Średnia półka cenowa, a podzespoły jak we flagowcu. Obczajcie linki w opisie, łapa w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokémon Go. Trzymajcie się, na razie, cześć.